Cześć! Hej, Misiu! No, witam, witam. Kolorowy! No cześć! Ej, no, cześć. Mam pytanie! Cześć, pastoreczku. Co tam? Potrzebuję pożyczki! O, proszę bardzo, encyklopedio! Tak, tak. Potrzebuję pewnie. Pożyczki! Ile ja chciałbym pewnie. Kupić katanę no. za 250k, a katana, mam 12500! Boże, czy potrzebujesz 250 tysięcy? No, de facto w sumie potrzebuję tyle, tak. Okej, okay, a kiedy oddasz? No właśnie, nie wiem, nie? Dobre pytanie. Aha, muszę jajko nie wymienić. Tak nie, nigdy bym tego nie zrobił. Ty oddasz. O, dobra, to zrobimy tak. No. Oddasz, a jak nie oddasz, to ściągnę to z ciebie... Przyjmij tak, nie możesz dwóch tygodni, tak. Jak w ciągu dwóch tygodni no. nie oddasz, to ściągam to z ciebie IRS-em, ok? Dobra. Daj numer konta, SMS-em zaraz ciebie. Dobra. Ty, jak tak łatwo poszło, to możemy się zapożyczyć w wielu miejscach. Mamo! Aha! Mamo! Co tam, co potrzebujesz, co chcesz? Pomarańcza sprzedaje taką katanę. Ja bym ją chciał mieć, ale nie mam pieniążka. Katanę byś chciał. Katanę. Czy ona ma wszystkie papiery, które pozwalają ci na to, żeby ją mieć? Pewnie ma, bo nie mają te wszystkie ten, nie? No, Orange powiedział, że sprzedaje katany. No, on sprzedaje za 250 tysięcy, a ja mam przy sobie 12500. To potrzebuję całość. 250, oddam. Oddasz. No. Jak oddasz? Taką katanę, tylko wiesz, że nie możesz zrobić z nią nikomu żadnej krzywdy, prawda? Nie, no oczywiście, że tak. Oddam pieniążka. I nie zrobię krzywdy Dobra. Kataną. Dobra, jesteśmy w stanie się dogadać, tylko musisz odsiedzieć. Ty jaja sobie robisz, wysyłasz jego syna do więzienia, pojebało cię teraz w tym momencie, człowieku. Jeszcze tego nie zrobiłam, słuchaj. No, ale mój przelewikiem pieniążka. Jak przelewikiem pieniążka? Przelewikiem! No. No to niech on do mnie zadzwoni. Niech on do mnie zadzwoni, ja mu rzucę ten przelewik, nie do ciebie, tylko do niego i on ci da to. Cześć, gruby jak było. A czemu nie do mnie? Nie ufasz mi czy co? No możemy tak zrobić, ale to czemu nie do mnie? A pomarańcza nie jest poszukiwany? Nie, on chyba nie jest. A, bo dobre pytanie. Ale jak ja mogę zdać po prostu przelewem, bo... Wiesz jak to jest, przelew do ciebie, nie? No co, oszukałem cię kiedyś na pieniądze? No mnie nie, w żadnym wypadku. Ale wiesz jak to może wyglądać. Więc słuchaj, ja ci mogę Dobra. Ją zapłacić, do niego on ci ją da. Zapłać mi, wysyłam ci numer konta. Od kogo można wyżebrać pieniądze? Zobacz jaki bif na Twitterze, bo jest lekki bif na Twitterze, Kukinap z solidnymi, nie? Kto z solidnymi? No my lekko Kukinap z solidnymi. No bo solidni dzisiaj wysłali mi dwie różne osoby wiadomości z rozjebanymi pracownikami ZTS-a. Napierają ekipę z Arcade'a i pracowników ZTS-a, gdzie są maćki lat 15 z Parzyszewa. Okej, z Parzyszewa. Rzucają to na Twitter, wysyłają każdemu w SMS-ach i się chwalą. A póki Landryny siedziały na mieście, to siedzieli na cicho i nic nie robili. A powiedz ten tekst, który mi powiedziałeś, bo jest zabawny. Może nie. Powiem tak. Niech go już nie powtarza. Jak się f***imy, to możemy... Z operacji Fenix wyciągnąć Larego i się skończy pyskowanie, tak? Operacja Fenix! Fenix wstaje z popiołu! A kto umarł? No kurwa, Lary! Proszę bardzo! 38, nie? Tak. Czemu nie kupisz? No mam przelew. Ponieważ, kochani, od miesiąca nie robiliśmy napadzików, każdy ma swój prywatny budżet. Pozdrawiam was! Koniec! Skarbonki pastorskiej, pozdrawiam. Jak najbardziej katankę bym poprosił. Okej, bardzo. Przypomnijmy ci to. No, a przepraszam chodzi. Bardzo. Kto, proszę, kiedy to, ostatnio speedo robiłeś? Kiedy ostatnio speedo? Pasacie, ty mówią, że się czkawką odbije. Kto cię odbije? Dajcie na broń, dajcie chłopaki, bo potrzebuję pieniążków. No, na licytację zawsze wyfundowaliście bronię, nie ja. 1, 2, 2, 1. 6, 8, 2, 3. Dobra, to 250. Jest. Raz, dwa, trzy. A co z sytuacją, gdzie ja pytam się na przykład, czemu Karbo nie ma broni, jak kupiłem samochód? Karbo? Ja kupiłem ostatnio samochód 5 miesięcy temu. No właśnie, dziękuję. Karbo. Dobra, panowie i panie, zapraszam do samochodu, jedziemy jeszcze na szpital. I jesteśmy gotowi. Jak trzeba odebrać dzisiaj jajko? Trzeba odebrać jajko. Kosmita. O kurwa. No. Przepraszamy. Nie za bardzo, mój motor się pali. Możemy pana podwieźć, gdzie potrzeba? Ty, bez skitu motor się pali. On wybuchnie od niczego. Nie, to no, on może po prostu... No chyba teraz jedynie na odchodowie. Aaaa! Tak podejść na chwilę. Do widzenia. Pan miał motorek i nie ma motorka.
Kiedyś miałem, teraz nie mam, no. Był powiem. Motorek i nie ma motorka. Wybuchu tu poszukiwany Erwin Knuckles. Pozdro. Patrzcie jaka, widzicie? To jest właśnie dominacja. Dobra, jedziemy po jajko i do Equilibrium. Dobra? Michala mi obiecał przeszkolenie. Siema, Ziutek. Ej, z nim coś trzeba zrobić. Ale co? Dawaj. No właśnie, nie wiem. Może go. Ej, Heidi, ty wiesz, jak kto wygląda ten gość, czy nie? No wiem. Jak krowa. Może trzeba być tym astronautą, tylko tym takim innym astronautą. W niego się chyba da przebrać w sklepie z ciuchami, no nie? Nie trudno być geniuszem. Wystarczy wiedzieć, gdzie jest lewo, gdzie jest prawo. Już przewyższasz. Tak, prawda? Proszę Power bardzo. Deklut. Tu się zaczynają. Mam nawigację. Ej, Heidi, na lewo od East Side Oilers. I co, nawet nie wiesz, czy powiedziałam dobrze, czy nie, bo nie wiesz, że lewo. Tylko, że to jest pół miasta dalej. Dobrze powiedział. 20 minut spóźnienia. Przepraszamy, ale geniusz ekipy prowadził. Geniusz ekipy się popisał. Dalej, Erwin, się nie nauczyłeś? Po śmierci swojego przyjaciela, że nie powinien się spóźniać? O, no właśnie. Z geniuszem nie przez nie mów, jak marzysz. Bylibyśmy na czas, gdyby nie to, że mój człowiek w ekipie zamienił się w ścianę. Mniejsza. Nadszedł ten dzień, na który bardzo czekaliście. Uuu! Rozpoczynamy operację Phoenix w tym momencie. Pierdolę. Dobra. A gdzie haczyk? Haczyka nie ma. O kurwa. Nie ma żadnych perturbacji i poprzeliczeń. Nie było kalkulacji, nie zestawiło. Nie powinno się nic zepsuć. Niczego ci nie brakuje? Czekajcie, bo padło słowo klucz. Nie powinno. Nie powinno. Okej. Teraz najważniejsze pytanie. Dla was pytanie. Czy chcecie wiedzieć, czym jest Phoenix, czy chcecie poczekać do końca? No, chcę! Powiedz. No, nie, dawaj. Tyle razy cię już pytaliśmy. Mów. Ej, a ja mam pytanie jeszcze. No, posłucham. Wiesz może, jak odebrać jajko? Jakie jajko? Z kosmosu. No, daliśmy do wyklucia, na miesiąc. Mieliśmy po 30 dniach mieliśmy oddać i minęło właśnie, ale da się już je odebrać, ale tylko nie wiem jak. Może w stroju trzeba być z kosmosu, albo być... Dobra, nie ma... O czym jest ten Phoenix? Nie opięcie. Are you dumb? Dobra, przepraszam. No. Nie był tym, czym się spodziewaliście. Nie jest to cofnięcie się w przeszłość. Nie jest to cofnięcie przeszłości w przyszłość, w teraźniejszość. Potrzebuję odzyskać pewną osobę. O kurwa. Czyli jednak. Osobę zagubioną. Dziada Lucjana. Dziada Lucjana! O, czekaj, osobę Dziada zagubioną, Lucjana. Tak? Tak, zagubioną. Erwin bez GPS-a, znajdziemy go. Nie, ja jestem tutaj. Ale zagubioną w czasoprzestrzeni? Czy w mieście? Można tak nazwać. To Rick pewnie. Zaczynam pana Kleti. Ciężko jest to określić. Ale ty wiesz, kogo chcesz, tak? Nie zagubioną, to ja Dorian. A to działa jednorazowo? Czy możemy sobie tak... Puchniemy, to tak. Dobra, to mamy tak, uwaga. Dorian Lich. Zagubiony w kasynie. Lucian zagubiony z pierścieniem. Vasquez Sindaco zagubiony w trasie. Na trasie, tak. Kujciak zagubiony w grobie. W drzewku, bonsai. Labuś. Zagubiony przez nas. Zgubiony przez nas, bym powiedział. No, ale z takich... No. Wiecie, że on by żył. Lary. Przyjechali na czas. Zagubiony na lotnisku. Lary, zagubiony na lotnisku. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Ja zagubiony u siostry. San zagubiony na Teneryfie. Chciałbym zrobić małe głosowanie. Pozwól nam na chwilę Equilibrium odejść. Może on nam powie, kogo chce. W niego. Chodź. Ty, a jakbyście tak mieli serio jedną osobę? Jak myślicie? No to Labuś chyba. Labo, no najaktualniejszy. Labo jest jednym z nas. Najaktualniejszy. Can you believe it? No co, no? Brat powiedział najaktualniejszy. No nie no, Labo nie przez tak nas, więc on no. Byłby dobrym pikiem. No popatrz. Zagłosowałbym na Doriana, ale nie wiem, czy Dorian w ogóle zorientuje się, że go przywróciliśmy, bo jest bany. No więc nie. Dorian odpada. Dobra, skupmy się na osobach, które w żaden sposób nie są inny wrócić, czyli... Kuj, Labo... Kuj, Labo, Lucian, Spadino. Kuj, Labo, Lucian. Wszyscy zastanówmy się wewnętrznie, przez minutę, kogo byśmy chcieli uratować i na 3-4 damy karteczkę. Ok? Dobra. Dobra. A masz karteczki? Tak, mam. Proszę Spido, proszę Carbo, proszę Heidi. Dzięki. Proszę. Halo? Ej, Grzesiu, Grzeniu. No. Ej, jakbyś miał kogoś uratować, nie? Uratować, no. No, zakładamy, że mógłbyś przywrócić jedną osobę.
do miasta. To do kogo życia. Byś przywrócił, no? A? Myślimy tak, mamy tak laboranta, myślimy o Kuju, myślimy nie, o Dorianie Lyczu. Dawaj. Kogokolwiek, dawaj, jak dawaj. Miał wybrać, nawet masz policjantów opcję, ze wszystkich. Że możesz przywrócić kogoś, może ta osoba nie żyć, a teraz tak będzie. Na stałe, tak na stałe, że będzie cały czas i w ogóle będzie fajnie. No to jedna osoba tylko jest taka, jedna osoba, która to zasługuje. Totalnie kuj. Kuj, no kujczak. Kujczak, nie chciałbyś Janeczka? Badczyst? Janeczek żyje. No wiem, ale przywrócić go do czasów policji. A, żeby był ten... Nie chciałbym... Dziękuję. Nie. Dobra. Kujek, dzięki. Halo? Ale nie skończyłem argumentować swojego zdania, bo chciałem... pastor? Witam, nie uargumentowałem. Chciałem powiedzieć kuj, bo z kujem zawsze negocjacje były za... I on jakoś z kujem taki były, no. To prawda. Czyli z kujem byś chciał? To na negocjacjach, ta. No, taki kolejny napadzie, jakby kiedyś był i kuj by negocjował, bajeczka. No, nara, nie przeszkadza widzi. Dobra, czy jesteśmy gotowi z karteczkami? Czat, tak. Kuj by chciał, żebyśmy labo uratowali. Lucjan, to już trochę stary, on już tam pewnie możemy? Kości ma. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, go. Tak, brother. Szczerze, Karbo, byłem blisko też tego i byłby remis. Możemy zrobić weto. Czy Janeczka byś chciał jako szefa? Ale Janeczek jest teraz wojownikiem kryminalnym. No nie, bo ja bym chciał adwokatem labo, urzędowym. Ale my mamy jedno... Ale mielibyśmy dwóch Janków jak na Squid Game. Nie rozumiecie, my mamy jedną teorię z labo ze Speedo. Że w tym kosmicznym jajku jest mały laborant. A! Ty, bez kitu! To jest jego bezpłucny pół. Ej, dobra, czekaj, bo Equi to chyba chce kogoś innego, nie? Nie wiem, czy mamy wybór, chodźmy. Zapytajmy się go. Dobra. Doszliśmy do wniosku, że przecież to twoja misja, to ty chyba wybierasz. Więc Equilibrium, kogo mamy przywrócić? Co się dzieje? Myślałem, że będziecie chcieli przywrócić waszego przyjaciela. No właśnie byśmy chcielibyśmy. Ale nie jest to niestety w waszym wyborze. Maszyna jest przeznaczona dla innej osoby, a zmarłych nie powinniśmy skreślać. Inaczej byłoby nieciekawe. Posłuchaj mnie, k***a, blaszakowica, nie spodziewałem się teraz, że to zrobię. Zjebałem się na policji na ciebie i teraz wykorzystuję cię. Myślałeś, że jesteś 17 ruchów do przodu? Szachy 5D są k***a robione? Nie, to ja cię k***a wykorzystywałem przez ten cały czas. No oglądałeś się Wardęgi i ci odpierdala, słuchaj go. I co zrobisz w związku z tym? Nic, mów do mnie. Ty naoglądał Wardęgi, byle być faniakiem, tylko nie rzucił. Przywrócimy życia naszego przyjaciela. Gdyśmy to zrobili, DLC by się do nas przybrło. DLC? Ja p***y! EA Games DLC trzeba wykupić! Jezu, DLC! Departament Linii Czasu. Haha, Departament Linii Czasu! Kurwa, ty! Powiem wam tak, jak to umarł, to umrze. Za pierwszym razem zginął klon jego, tym razem zginął on. I to jest tylko i wyłącznie twoja wina, Erwin. Tylko i wyłącznie twoja wina. Wolałeś kraść policyjne redywozy, zamiast przyjechać na umówione spotkanie. 20:15, laborant był podłączony. Nie mogłem tego inaczej zrobić. A ty się spóźniłeś. Gdybyś się nie spóźnił, przeżyłby. Rozumiesz te konsekwencje? Rozumiesz swoje czyny? On nie chciał, nie wiedział. Ja nie chciał. 21:15 podłączony laborant. Przyznaj to, Erwin, że to jest tylko i wyłącznie twoja wina, że masz przyjaciel, że przez twoje ego. Obudziłeś mnie teraz. Teraz obudziłeś lwa. A to dzisiaj już drugi raz jest lew obudzony. Gdybyś powiedział, czy to moja wina, to tak. Ale powiedzieć tylko i wyłącznie. Co ja sam jestem w tej ekipie? To przecież jak ja się spóźniłem, to przecież mogli sobie inni przyjechać. To jest wspólna wina. Panowie i panie. Kto chciał kraść radiowóz? Erwinek. Czy to był kon? No właśnie. Kto postanowił ścigać się z policją? Erwinek. Więc czyja to wina? Ekipy. Przyzwyczaj się to. Głównie? Karbonary. Nie, to wina, Erwin. Czy widzisz w tym winę, Erwin? Czy ja widzę winę? Tak. Przyznaję się do ekipy? Tego. Tak. Ale śmierć laboranta to mi nie przybijaj, weź to na klatę. O. Ja mam wziąć na klatę? Do k***y jebanej! No przecież speedrunowaliśmy w tamten dzień! Moja ja wina... Ja chciałem tu z pościgiem krzyknąłeś, żebym ich zgubił! No bo mi tak Equilibrium napisał, że pięknie nie przyszedł z policją! Dobra, to moja wina. Brawo. To moja wina. Teraz musisz pamiętać, że następnym razem jak się spóźnisz, twoje czyny mają konsekwencje. Nie przeklinaj. Czemu go... Ty przeklnął, robot przeklnął, dasz wiarę? Robot przeklnął. I dalej nie ustaliśmy, kogo wracamy. Z wami to jak z dziećmi ostatnio. Naprawdę. No co ty nie powiesz, ten warsztat jest taki jebany. Nie chciałbyś sprzedać może tego? Zostały was samych. Co? O k***wa, co jest?
Halo? Czekaj, no, co? O k***a, co się dzieje? Szokowani? Ale was łap... można poczekaj, zrobić. Poczekaj. Ja pierdolę. Co ty pierdolisz? Co ty hejdy robisz? Zostaw mi maskę, zostaw mi maskę. Nie, ciągnę, zostaw. Ciągnę, ciągnę, pomóż, pomóż, musimy strzelić tą. Pomóż, ciągnij! K***a. Ciągnij! Ja pierdolę! Boże, w końcu Speedo nie będzie największym uselessem. No, Jezus, a Heidi to co ty moja, mówisz? Moja. Ej, to k***a nieźle, że zajęliśmy tego. Sergio Hinja. Ej, ale czekaj. Kogo? Kurwa, Sergio Hinja zabiliśmy. O k***a. Kurwa, żebyś się spóźnił na te paleto. Godzinę czasu. Nie, k***a. Jak zwykle k***a, moja wina, jak zawsze moja wina jest. Jak to się stało? Ej, co tu się dzieje teraz? Pamiętacie, jak uzyskaliście w FIBie informacje odnośnie zapisów wspomnień wszystkich? No. No. Wraz z Equi wpadliśmy na pomysł, żeby moje wspomnienia dać do po tej operacji, jak wróciłem, żeby mi się nie poświęcał, bo wiedziałem, że tak się skończy. Wgramy do po prostu sklonowanego mojego ciała, już martwego, i podpiemy do tej maszyny, bo maszyna działa na wspomnieniach, a nie na ciele. I tak stwierdziliśmy, że ciekawie będzie, jak, no, jak się spóźnicie. No i się spóźniliście, jak zwykle. No i... taka mała nauczka, kurwa, żebyście się nie spóźnili. Are you damned? Policjanta, policja mnie za to goni. A wczoraj Far Cry 5 moment na szpitalu w kościele. To też akademia będzie. Będzie akademia. No, tak to jest właśnie, kurwa, z wami. Tak to jest. Ja znam i ciekawe, jak ty byś szybko uciekł tej policji. Dolony, ty o 20... dla ciebie bym się o 22 challenge skończył. Prankster. Nawet pogrzeb zrobiliśmy. Łyk no, napoju. Wiem, wszystko. No i co teraz, no i teraz, no nie wiem, no ja jestem oficjalnie martwy. Pewnie jeszcze kluczę zabrać z ekipy. To ty cały czas żyłeś? Nie. No. To gdzie obserwowałem was. Wyszło to. No, część była prawdą, ja tak. Byłem na operacji wojskowej i ledwo wróciłem stamtąd żywy. Equi się mną zajął. Ale no nie byłem na tyle silny, żeby się podpiąć do tej maszyny, kurwa, się poświęcić. Aż tak mnie nie pojechało. Czy ty właśnie piszesz Twittera, Michael Equi żyje? Spróbuj tylko, kurwa. Nie. Już myślałem, Jezu. Dałem tylko Gipsa Montanie tutaj. Co zrobi? Dałem Gipsa Montanie, wyjeżdżam. Też jestem pranksterem. No i co, you mad? Mad! Wiesz. Mad! No to ej, ale Spider-Man moment, kurwa. To jest pojebane, co tu się dzieje. Ja sobie chwilę odpocznę jeszcze, później przejdę do tej dziwnej kwatery. Okej. Okay. A wy robić co macie robić, bo padam się na razie. O co chodzi, Phoenix? Bóg się robi! Chodzi noc. Kurwa, ciekawe. Ty. Nie mógł kurwa ale... takich jaj zrobić. Jeb dubiele, kurwa, jeden z drugim boją. Bez kitu. Marcin f***ing dubiel. Mamy czerwiec. Można zacząć Phoenix i przybliżyć osobę, która powinna być tu na miejscu. Czyli? Ale jak? W jaki sposób? Odpalę portal. Odpalę argonyt i... Dobra. Mamy nadzieję, że nie wybuchnie. Ale co mamy zrobić? Dobra. No mamy obserwować. Nadzieję, że nie wybuchnie. Obserwować. O, cinematic! Jezu, zawsze po dużym questie. Finał Phoenix na temacie. Okay. Dobra. Flashbang jak k***zowy. O Jezu. O k***a. Wybuchło coś. Oooo! To. Halo? No k***a, w końcu. Co się k***a dzieje? Nie można było czekać po tych pierwszych dwóch miesiącach. O k***a! Rick! A ten pies wam tego nie mogło zająć? Coś ty powiedziałeś, Carbonara? Ja p***ale. O k***a! Wiem mi nawet. Pies Heidi silnego. Pies Heidi silnego. Mądrzejszych wymówek nie miałeś? Pamiętam! Jaki Spider-Man, ja p***ale. Siema, Rick. Cześć, Erwin. No, trochę minęło, nie powiem, że nie. Damn! Kiedy się ostatni raz widzieliśmy? Jak? Przed tym mózgiem. Przed tym mózgiem, no! Ej, o kurde! Ale mnie kości bolą. Co przywiozłem? Samochodzik. Jaki kurde samochodzik? Czy przywiozłeś tam szurowóz? Mój samochodzik. Jaki kurde szurowóz? Szurowóz? Czy to moment na szurowóz? Jaki... Szurowóz. Szurowóz, był obiecany dawno.
O czym ty mówisz? Jak mam być szczery? O szczurowozie, o szczurowozie. Ile ja mogę czekać? Bo byliśmy zajęci za policjanta, który okazało się, że umarł na marne. Ja, głupia historia, ale śladów nie ma przynajmniej. Głupia historia, ta? No mamy tak. Dużo czasu, było niedługo, nie było niedługo, więc... Trzy razy Canon! Ale no, pana sytuacja! No byłem w ty... Nie wiem, myślałem, że na początku, że przestanę istnieć. Myślałem, że na początku przestanę istnieć, Spider-Man. Ale byłem w jakimś dziwnym wymiarze, który... Czas no. Zjadł bez czasu, w ogóle nie wiem, tam dziwnie było. Ale wszystko, co tam trafiło, no, było jakby zjadane. Okej. Okay. Ale no, czekałem na rescue od was. Jak widzę, jak rescue. Zajęliście, więc gratuluję. Gratuluję. Dzięki! Daliśmy radę chyba, nie? Czy nie? No jak widać, jestem tu w całym kawałku, nic jeszcze nie wymyślałem. Bez kitu, tak. Zajebiście! No... Pytanie, na chuj ty tu jesteś? Żeby żyć? Żeby dalej działać? Pobronić tego czynnika, co się ostatnio dział? Wtedy? Jak anomalię szukaliśmy? Heidi, masz szczęście, kurwa, że Rickstone wyszedł, bo kolejna rzecz, którą się opiekowałaś, by zniknęła. O kurwa. Chodzi? I co, ja Ricka nie pamiętam. Kąp Kenona płacze? A. Ty git! A co, gdzie ty byłeś przed chwilą jeszcze? Nie jestem w sumie to gdzie się podziewałeś? No byłem jakby poza tym czasem, w tym dziwnym wymiarze, co mówiłem sobie, ten mózg jakby przeniósł. W takim wojdzie! Kiedyś oglądałem trailer Fortnite i tam była taka akcja, że Pili, Bananek leciał w takim wojdzie między światami. Ja chcę zobaczyć powitanie matki z synem. No dobra. Na to czekam. Matki z synem? Przecież Rick to syn Heidi. Jestem synem Heidi. Czasem Kenon trzy postawi do no, a nie widziałeś Kenon? Ty ciągle jada! Przecież on, to było wiadomo od dawna. O, to trzeba go przedstawić córce. Nie, to on wiedział o tym. Przecież ale że co? Nie słuchałem. Kaszojad wrócił! Będziesz teraz musiał nadrobić wszystkie lata, jak go nie było. Alimenty! Alimenty! Dziecko? Bez kitu. Dobra. Czy ty też wrócisz pieniądze od doją? Lucyna, będziesz Boże. Babcią. Jesteś babcią! Niech bramą wejdzie. Jesteś babcią! No, kiakio babcią. Nie, teraz jeszcze ja jest Rick to. Sanchez. To co k***a jest? Nie wiem, czy powinienem... Ja dole. Co się k***a dzieje? Ty na serio wysłałeś... Czy to jest Drake? Nie! Co to ma znaczyć? Jak się tu dostał policjant? Musimy go z***ć. Wo, 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 posłuchajmy pana Rysa. Ale co się dzieje? Nie ma co. Spokojnie, panowie! Ogarniemy to! Ogarniemy to! Zanieś go do pokoju obok. Strzyki mi piątą ampułkę od lewej strony na górnej półce. Wystarczy przytomność i zajmę się tym p***nikiem tutaj. Wywiązę go tam, gdzie będzie trzeba. Jeszcze Simone Carbonara, Zaraz mi się portal po lewej otworzy. Proszę jeszcze Simone Carbonara. Krakers jedzie, krakers jedzie. Skoczy Simone Carbonara, robię fikołka. Drake, porozmawiamy sobie później, Pierdol się nakl. Pierdol się nakl, powiedział. Co jest? Pierdole! Pierdol się nakl. Tego nowego Spidermana, co będzie? Tam też jest 1000 Spidermanów. Ja, ale dunk. No ale w sumie co? Czemu nie może być Equilibrium, Rick Sanchez, Laborant i Drake? Jakiś problem? Chyba git. Okej, czyli Phoenix był po prostu do... Myślę, że w jednym województwie w Europie jest... Ej, bez kitu! Mocne. Ty, szczerze? Git. No dobra. Rick, a jakie plany na życie teraz? Bez kitu. Szczerze? Nadal będziesz się bawił w te podróże międzyportalowe? Bez kitu, Rick, ty wiesz co z jajkiem? Jakim jajkiem? Od kosmonautów! Musimy kosmonautów jajko wziąć! Znaczy, mieliśmy jajko z kosmosu, daliśmy je chłopowi... Kongo, to my na mieście dym! Tak, musimy. Wiesz coś o jaju? Ej, tego Drake'a to byśmy mogli na okup wziąć, bo nie, kasy brakuje. Przetrzymajmy go na razie. Albo niech on wyskakuje ze swojej kasy. Bez kitu! No, pewnie płacą bardzo dobrze za takie podróże. No. Na spokojnie. A tak faktycznie z tego jajka wykluje się mały laborant. Ty no, bez kitu. O k***a. A to co bo to? Mamy chyba zwarcie. Alarm. Mamy problem. No. Jaki? Maszyna, której użyliśmy, jest bardzo niestabilna. O! Musimy to odkręcić jak najszybciej. Widzę jakiegoś gnoma w portalu. Gnoma? Tak, gnoma widzę. Johnny porwalo! Nie, on robi content. On robi content, daj spokój. To nie są rurki z kremem. Że nie są rurki z contentem. To skurwa. To już 100 kilometrów wszystko z... Co? O kurwa!
Ej, to wypierdamy no na koniu i komenda zniknie! Nie, zniszczyłem życie! Też głąby! A nie, 100 kilometrów? Nie, wiemy, nie jest to 20. 100 kilometrów to Kajo jeszcze zerka przecież, w sensie chwyta. 100 kilometrów to całej wyspy nie będzie. Bez kitu. Przez całą 13 kilometrów. I co? Ej, to co? Szybko napad na księżyc, lecimy na księżyc. Tak! I niech albo w momencie eksplozji podskoczymy! Co? No, i impact. Na TikToku działało. Jak zrobić, żeby nie było boom? A bo w sumie może być boom. Chyba jak zrobić stabilizator. Dobra, ale musi być na... No, jest jeden problem. Jaki? Czego minerał, nie masz? Minerał, który potrzebuje, nie jest naturalnie występującym minerałem na Ziemi. Minerał fiuta! Skąd go wziąć? Technicznie nie jest poza Ziemią, ale... A, 70 lat temu rozbiło się UFO, które studiowałem. O kurwa, UFO! Chodzi o to, o kurwa. A jak? Gdzie? Będziecie musieli zanurkować. O mój Boże, czy chodzi o to UFO z miejskich legend? Możliwe. To nie były legendy! To nie były legendy. To potrzebujemy tego pływającego tuby tej czterosobowej. Tak. Osobowej. Tak! Bo nie spłynie, czy spłyniemy tam tak. I stroje nurka. Tak, stroje nurka powinny wam wystarczyć, to nie jest aż takie ciśnienie, ale jest jeden problem. Ale gdzie? One wyglądają na małe, zaraz znajdę tą lokalizację i wyślę wam Dobra. To jest jeden problem. Jaki? One wyglądają na małe, ale są cholernie ciężkie. No musicie mieć tyle siły w rękach, żeby to udźwignąć, no nie jestem w stanie określić, ile mniej więcej ważą, ale no... Ja z 10 na pewno ich będę potrzebował, minimum. One powinny być rozrzucone dookoła statku. Dobra. Bo ich nie zbieraliśmy, wzięliśmy jedno. Jezu, w końcu się tuk do czegoś przyda. Reszta... Tuk moment, tak! Tuk ekipowy! Ekipowy tuk! Wiedziałem, że się w końcu przyda. Nie jestem pewny, czy tylko to mi wystarczy, ale zaraz ogarniemy wszystko co jak, ale wiem, dobra. Że pewno to jest tylko Dobra. Wyślij nam lokalizację, my już lecimy po tuga. Pojedziemy po stroje. Dobra, daj mi lokalizację tego. Dobra. Stroje są na szwalni do kupienia, idziemy. A dobra, na szwalni, Ja p***dolę 4 kenony. O k***wa. Żółta kartka, no spokojnie, nie ma problemu. Naprawdę ładnie. Na szwalnie po stroje. Czy nie dzieje? Nieźle powiedziałeś. Żółta kartka. Szczerze, mega się na tobie zawiodłem, stary. Powinieneś teraz przeprosić Heigi, bo się do niej czepiałeś za łamanie. Ja się nie czepiałem! Nie, dzisiaj tak się przyczepiłeś! Nie, dlaczego? Nie, ty naprawdę masz pamięć o rzeczkach. Miły byłem cały wieczór! Nie, to się nazywa pamięć selektywna, pamięć tylko to, co jest dla niego podobne. Nie, ej, miły byłem cały czas! No w ogóle, miły byłem! Jak się z nami kłóciłeś 20 minut, miły byłem! Erwinek jest miły. Blushi na czacie i Bobany inaczej. Dobra. Plan jest prosty. Nie słuchałem. Trzeba zanurkować i wziąć kamienie. Jedziemy na szwalnię, kupujemy stroje nurka, zwalniamy sobie miejsce w kieszeniach na bazie, bierzemy tuga, płyniemy na postatek. Tylko... Blushi! Mocne. Ja mam głowę rozwaloną, szczerze. 10 kawałków powinno wystarczyć, napisał mi chłop. RS. RS to może być... Ricardo Santiago. RS to może być Roman Sneakers. Simka RS, to jest Rick Sanchez, on do mnie też pisał kiedyś. Rick Sanchez. Albo Sultan RS. Halo. Sprawdzisz mi, do kogo należy Simka R.S? L.S. R. Tak jak R starego, taki skrót, tylko że po R jest kropka. R.S. Ja nie mogę, ale mogę spróbować się dowiedzieć. A to masz jakąś Simkę, czy mówiłeś, czy co? Nie, to sami grozi. A co? Grozi, czy osoba grozi. R.S. Tak. Dobra, pozdro. Ej, a ile dostałbym nagrody za Equilibrium, jakbym wydał? Jakbyś mi go wydał? No. Nagrody. Nie ma na niego jakiegoś headhunta, ale można to zorganizować, bo ja go potrzebuję ogólnie. Ile? Napisałem do niego SMS-a. Pytanie to jest tylko takie, czy on mi odpowie, czy nie. Ile? Chłopaki. Ile? O, myślę, że z... No. Realnie. Że jesteś poszukiwany, więc realnie byś był też był ten. No 300 koła myślę na ludzie byś szło ogarnąć. 500. Robi przypał? 500 mówisz, no to muszę pogadać na ten temat, tylko wtedy oddajesz się w pakiecie. For you. Nie, biorę 500, gotówkowo i jest pościg. No. 500 gotówkowo jest pościg i wydajesz Equilibrium, powiedz, tak? Powiedz, że 5 milionów pościg, ale ty Dobra, w sensie nie gwarantuję, że tak będzie, ale spróbuję to ogarnąć. Dobra, ogarnij to. Ja nie mogę gadać, zbieram kamienie na paleto. No, R.S, tak? To było R.S. Zacznij, ja piszę jeszcze. R.S, no. Ty zadzwoniłeś teraz do PD z tym numerem, Rika? No.
robisz przypał. Nie wiem, Equilibrium zrobi jakiegoś questa, żeby sobie Rika sprowadzić. Jakaś nagroda jakaś była, nie mam, teraz sam odbiorę nagrodę. Przecież nie z jakąś tanią siłą roboczą, tu zbierz kamień, tutaj coś, a to jak górnik. Dobra, chodźmy. Tug ekipowy, Monkę! Lecimy! I teraz to jest samochód. Dobra, chodźmy. O kurde! Widzę, ale jest bydlak wielki. Centralnie w dół pionowo płyncie, centralnie w dół. Centralnie w dół jest bydle? Ale jest duży. Teraz widzę. O k***wa, no. Widzę! Albo jestem głupi, albo nie płynę w dół. Dobra, płynę w dół. Tak mi się wydaje. Dobra. Widzę duże 6 jaj. Ty, to są jaja! O kurde! Nie, to są chyba kapsuły jakieś bardziej. In before, to jest statek UFO za ten. Widzicie? O, jest, widzę. Widzę coś. Leżą. Dziwny kawałek metalu, 15 kilo. Ja pierdolę, to kurwa. 15 kilo waży. A hejduch? Hejduch! Nie wiem skakać ze spadochronem, więc teraz też się mogła spłynąć. Ej, chłopaki, ja nie wiem, czy nie musimy do Tuga wracać, żeby to wyłowić i tak, wiecie, kółkę robić. No, chyba trzeba. A to nie będziemy brać też 15, weźmy kilka. 10, może wziąć kolejny 15. Na mnie leży kolejny. Dobra, ja płynę. Potrzebuję 10. Ale to schizowo wygląda. Trzeba do schowka, do Tuga. A Tug nie ma bagażnika. Do Tuga trzeba, no. Dobra, weźmy kilka. Każdy dwa kursy. Będzie 8, będzie git. Albo powiedział, że 10? Okej, dobra. Wiem, że tak powiedzieliście. Ej, płynie do mnie rekina! Oj, no, uwaga, poświęcę. Dobra, zdążyłem kolejny. Ja p***ę rekin. Ja dopływam z kolejnym. I muszę lecieć w jego stronę. O k***a. Czas zjedz go. Czyli jak ja wrzucam to 7 w schowku, czyli Speedo, Erwin i Heidi po jednym musicie mieć. Ja p***ole! Szczęki! Pamiętajcie, rekiny jak dinozaury nie atakują bez powodu. True. Je się da oswoić. Siwy. No. Jak ludzie walczą z dinozaurami? No właśnie, to jest beka. Normalnie, nie wiem jak. Uciekali chyba od nich po prostu, nie? W jaskiniach. Nie mogę odebrać sobie pod wodą. No a to nie jest tak, że ludzie wymarli z dinozaurami, a potem się po prostu tylko ludzie zrespili, a dinozaury, nie? To wiesz, tak ludzie wymarli. Rekin. Dobra, mam kolejny. Płynę. Pryć, rekinie, pryć! Ja mam jeden. Ja mam jeden przy sobie, płynę. W schowku jest 7. Musi mieć Speedo i Heidi po jednym jeszcze. Ty, ej, legit, jak ludzie walczyli z dinozaurami? To przecież ich nie było wtedy jeszcze! Dinozaurów? Geniuszu ekipy. Tak, dinozaurów jeszcze nie było. No siwy, litości. To kto zrespił ludzi? A już tam. Kto zrespił ludzi? A wierzący jesteś czy nie? Oczywiście z pastorem. No to Bóg. To Bóg zrespił dinozaury, zapomniał o ludziach? Nie, no zrespił ludzi. Hades się do nas nie odzywa od 20 minut, mam wrażenie. Kiwa! Tato, pożycz mi 250 tysięcy, k***a. Ja mam 1000 dolarów. Ty, słuchaj. Były synu, teraz wrogu. Bo generalnie, czy uważasz, że na przykład wypuszczenie przestępcy, to jest jakieś tam drobnostki, przykładowo wsiadanie broni i tak dalej. Puszczam, jeżeli prześlobi stwierdzenie, że wpłacili na pies jakąś sumę, to są git pomysł, nie? Ja p***ałem cię najmocniej, przepraszam. Mieliśmy dzisiaj dwóch chłopów. Poczekaj się, zaraz tam do nas podejdę. No. Mieliśmy dzisiaj dwóch chłopów. Jeden chłop pitował konwój, no to był biedyszka na schronisko, jesteś wolny, dobra. No i rzeczywiście wy. Kokosem, dziękuję bardzo, 32. Który myślał, że chce go poddać, a my po prostu się wyprowadził, ciągnął plamę, zaszedł do nas strzelać. Zostawiliśmy mu pistolet i tak dalej, ale ma wpłacić do jutra 15 na schronisko. Chyba git pomysł, co? Trudno się wylosowało, to. Git! Chyba ma błęd do interesu. Git. No to ty teraz, no to słuchaj. Jak się oddasz na komendę, ja mogę wpłacić jakąś sumę na pies. Jak się nie oddasz, to ty wpłacasz 500. Bo ty jesteś milionerem. Patryk, to zróbmy tak. Zrób ze mną banczyk, to dam ci 100 dolarów, a jak nie zrobisz ze mną banczyku, to wpłacasz mi 2 miliony. Czy ty bogaty jesteś? Ja bogaty. A ja bogaty? Ja mam 12 tysięcy. 1000. A nie, 260, bo pożyczyłem. No to legalnie mam 10.
A, no to ja mam 732 dolary. Potrzebujesz jednej rzeczy, która jest ukryta pod kamieniem, pod molo w Paleto. Jest skrzynia, w której jest głowica. To tutaj. No to jest tutaj. To tu, to akurat jeszcze głowicę weźmiemy. Ja mam miejsce. Tak, tak, sprawdziłem, do kogo należy ten numer. Wiesz do kogo? Do kogo? Ja kiedy liga wyścigowa? Stary, będziesz w totalnym szoku, rozumiesz, co chodzi? To jest mega zaskakująca. Do nikogo nie jest legalnie zarejestrowana. To ja wiem do kogo. Do kogo? Do Ricka Sancheza. To jest Rick Sanchez. To nie wiem. Z tego? Z Rick and Morty? Nie, nie, to jest Rick z The Walking Dead. Ten główny bohater. A, Rick Sanchez. O, bez kitu, tam był Rick Sanchez. No, tak, ten co z memu mówi no. Ulungu, no to on się i pod molo. Bo ekipa mówi do mnie Ulungu. Okej, to nie przeszkadzam, pozdro. Ale nie przeszkadzam. Skrzynia binoculars? Tam był Rick Grimes, bez kitu, widzu, nerd. No ten jest kamień oznaczony X-em, widzicie? Co to jest ty? Ale pytanie, czat. Czy my się tak myślimy na Maxie Powerze? Szczerze? Wydaje mi się, że tak. Okej, okay, Labo żyje. Niemniej jednak nie mógł wierzyć. Walka z mentalami zawsze jest przyjemna, bo zawsze można pośmiać. No, dzwoniłeś tylko, żeby się pochwalić pomysłem, czy ja mam coś wykonać w tym pomyśle? Znaczy, no, jak chcesz, to może chcesz płacić, nie? Fajnie by było, ja sobie wpłacę ten pion. Dostałem przed chwilą potwierdzenie na mailu, że kto wpłacił rzeczywiście. Co prawda dyszka, ale zawsze dyszka, nie? Na to schronisko. Słuchaj, zróbmy tak. Ej, to jest dobre. Ja mam list gończy, nie? Złap mnie do czwartku, to wpłacam tysiaka. O kurwa. A jak nie złapię? Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi. Zaraz to zobaczymy. Bez kitu. Musiałem przestawić mikrofon, musiałem usiąść inaczej, bo wielmożny państwu kurwa nie pasuje. Zaraz bez kitu kończy streama. Nie chcę mi się dramat życia. Nie mam już komfortu na tym streamie. Przez to, że się tak spróliście, że to wam nie pasuje, to wam nie pasuje, to wam nie pasuje. I po prostu mi się nie chce. No, mamy snajpera w przeciwnej drużynie. Przestańcie robić ze mnie niemiłą osobę i męczennika. Dziękuję bardzo. Speedo oraz nie Heidi, tylko Carbo. Dziękuję. Chodźmy, oddamy kamień. I kto kogo nie słuchane, niewdzięczne, żmije. Ja pójdę sam. To był żart, przecież nigdy bym cię nie skrzywdził. Siema. Dajcie mi to jak najszybciej. Mam głowicę i chodźcie po kamienie, szybko. Przyjadę samochodem szybciej. Proszę, proszę, tutaj oddaję, trochę dalej. Tak, bo ziemia nie wytrzymuje. Ludzie polowali na dinozaury, tak. Nie chcę mi się rozmawiać. Stwierdził, że ludzie polowali na dinozaury? Nie polowali, zaprzyjaźnili was z nimi. Jeszcze w schowku są dwa. Ja pierdolę. Jeszcze. A gdzie jest reszta? O kur... Co wybuchło? Psy! Mamy zakładnika! Dwa? Porsche, powiedz, że jest Drake. Gdzie jest Drake? Mamy zakładnika! Trzymaj tam babę, nie puszczaj jej. Podaj się, ręce góry! Mam ręce w górze, mam! Do góry ręce! Podnieś ręce do góry! Uciekają drabom, tery, trzeba to objechać. Mamy go! Ja go do niego teleportowałem! Mamy zakładnika! Jesteś otoczony! Nie wyzywaj mnie! Mój przyjaciel, że miałeś ze sobą! Wiem! Posłuchaj! Dobra, opuść spokojnie, opuść. Dobra, ogarnijmy to! Dobra, ogarnijmy to! Czekaj! Ocenimy sytuację, co się dzieje! To jest alarm, wszystko wybuchnie! Musimy go wziąć, zabrać stopę, ustabilizować! Dzień dobry! Tu coś ma wybuchnąć. Spokojnie. Zaraz. Tu coś ma wybuchnąć. Podobno. Musimy się stąd ewakuować. Pierwsze co? Musimy się stąd ewakuować. Policja spada na dół, policja. Policja spada.
Spokojnie! Spadł z góry! Celujemy do niego, celujemy do niego! My jesteśmy w tym pomieszczeniu ostatnim. Dobra! Sytuacja jest taka! Porozmawiajmy, porozmawiajmy, porozmawiajmy! Sytuacja jest taka! Ten policjant wkraczy do bazy podczas jego ewakuacji! Sytuacja jest następująca! Ta placówka chyba wybuchnie, jeżeli zostanie naprawiona! Teraz to nie ma znaczenia, kto do kogo celuje! Musimy, Grzegorzu, wykonać plan ewakuacyjny! Ewakuacyjny stąd. Ja biorę jego, wy spierdacie tą drabiną, ja biorę jego i czekam drugim wyjściem. Po prostu. Nie! Dorwiemy was na górze. Miasto pójdzie w c***u! Miasto pójdzie w p***u! Ariuta! Miasto pójdzie w p***u! Tak normalnie, puf, nie ma kurwa! Musimy, musimy! On jest dobra, 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 dobra. Grzegorzu, Grzegorzu! To wdroź mnie, k***a, do to chodzi, no bo Grzegorzu, Grzegorzu! Dobra, robimy tak. Spokojnie. Robimy tak. No, no. Idź po equilibrium! Tam jest takie zejście na dół, tam zejście na dół, do tuneli. Opuść broń, opuść broń. Widzicie się Equi? Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Celuję do niego, celuję do niego. Szukamy Equi. Ty, Boże Święty. Odpadala się. Nie wiem, czy on to zdążył naprawić. Całkiem mordę, Drake. Nic nie mówisz, nic nie mówisz. Wejdźmy, Grzegorzu, do main rooma. I naprawmy generatory. Naprawmy generatory? No to naprawiaj, no. Dobra! Nie mogę go znaleźć. Biorę go dla naszego zabezpieczenia. Mamy wyjebane ogólnie na celuj do niego, idziemy do głównego generatora. Do głównego generatora z nim idziemy. Chodźmy, chodźmy. Chodźmy, 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 chodźmy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Idziemy do generatora z tym pedekiem i trzeba to naprawić. Dobra. Wkłada przysadkę metalową do generatora. Wyjechaliśmy stąd, jedziemy po rzeczy. Pach! My naprawiamy te generatory, żeby miasta nie wypierdoliło. My odjechaliśmy, weźmiemy kamzy, broń, wszystko. Ej, chyba przestało trąbić, albo mi się wydaje. Mówi co, alarmu nie ma, więc jest lepiej, ale na pewno potrzebujemy. Dobra, na wstawię wszystkie nie, dla pewności. Spoko, spoko, bo on i tak nastawia wszystkie. Dobra, stabilizuję ostatnią. Ej, mam pytanie, możecie wjechać od tylnego wejścia? Może. Ten Drake mnie tak wkurwił, żebym wyszedł z nim górą i go zajął. Grzegorzu! Co się dzieje? Czy ty im dajesz info, gdzie... O, ty kurwa. Skąd wiedzieliście, że tu jesteśmy? Trzeba było mi zabrać telefon. A, no to już się przyznał. Chciałem go kryć ogólnie, ale no jak widać rozprzęgli. Teraz spróbujemy podjechać. Drake Shadow się rozprzęgnął na nas do policji. Dobra, zrobimy to pokojowo. To znaczy pokojowo. Jak? No, zaproponuj coś, Kukel, zaproponuj coś. Proponuję, że no. Oddamy Drake Shadow. Aha. W zamian za odjazd na zielonym kodzie. O nie, 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 nie ma opcji na zielonym kodzie. Na zielonym kodzie. Jedyne co zielone to będzie trawnik na zewnątrz, który zobaczymy. Uratowaliśmy całe miasto! Uratowaliśmy miasta! No możemy podjechać. Miałem rezonans dzisiaj! I weźmiesz go, nie? Siódmy raz mówimy wam. Stary, chciałbym być... Dobra, do tylniego wyjścia, tak? Bierzemy? Ja nie wiem, czy tam się podjeżdża. Podjeżdża się na budowę, wiesz gdzie. Pomarańczowy to jest minimum. Gdzieśmy mieli kolczatki Insta. Oczywiście nie dookoła tego lokalu, że stąd nie wyjedziecie, tylko wyjedziecie, ale później na pościgu. Miasta! Nie, dobra, żartuję, spokojnie. No, uważaj. Spokojnie, nie strzelajmy dalej na samym wejściem. Wyjedziecie komodą za krzot stąd? Będziemy komodą, my mogli odjechać chyba. Muszę się wyleczyć, widzowie. Pasuje. Gangsterzy, nie ujdzie wam to na sucho. My jedziemy do miasta, auto jakieś wam przygotować na przesiadkę. Tak, jesteśmy prawie gotowi. Siadamy jak jest, Wsiadamy? Dobra. Siadamy. Ja tu przy budowie jestem. Grzegorzu, będę cię prosił delikatnie o wypierdolenie z pojazdu. No dobra, w razie nie wezmę. Macie 5 radiowozów przed wjazdem i Helkę. Tak, na pewno się. Bulion Babuni napisał nieciekawie, że ZS Customs funduje terroryzm. Do zobaczenia jutro. Dawaj, lecimy. Jeź! No jadę, k***wa, no. Chciałem sobie ustawić full kod pomarańczowy. To pomarańczowy dostaliśmy od razu. Dobra, gdzie przesiadka? Dobra, widzowie, jest full skupienie. Legendary. Stary legendary. Gdzie jest stary Benny? Tam już Sultan stoi, tak centralnie przy ulicy. Nawet nie musicie wjeżdżać na parking. Dobra. To jest, widzowie, to pokaz umiejętności. Nie? Można już w tym momencie pisać auto i z pastorem mi ktoś napisał. Widzowie, nieważne gdzie, nieważne jak. Ważne, że with pastor. Dobra, jaki mamy plan ucieczki? No, się na przesiadkę na te leżery, weźcie sobie tego sultana od razu, żeby mieć większy pakiet na ucieczkę. A gdzie? Weź mi zaznacz. Słyszysz, Erwin, nawet kieruj sobie na tej przesiadce, ale po prostu weźcie przesiadkę. Ja zrobię jakiś p***ny skok, lecę w powietrze.
Radiola na tobie H po skoku i dalej mamy Radiola i dalej mamy Hele. Ale widzowie wyliczone, czy co? No tylko, że jest ich dużo. Jedna objechała. Jermin, ale możesz mi powiedzieć, że wypłacasz to na całkiem przydatne auto, które ostatnio kupiłeś. True! A, super Krieger! Tak, no wypłacam na Kriegera, ej, bo w sumie wypłaciłem na Kriegera. Czaste uliczki przy LSFD, to czy się robi tą jazdę na billboardzie. On to próbuje zrobić, o mój Boże! O k***a! Tak mamy! Nie, jednak nie. Jedziemy do pudu. Elidio, pitruj. Pituj! Pitują nas Grzesiek. Monkę! Olimpik, wiem, zaznaczyłem mu. Tylko nie wiem, czy oni nam nie przebiją opon, jak będziemy wsiadać. I ja bym może przynajmniej do destylacji, może coś spróbował. Ja wam ich rozepcham. Ciasta uliczka przeciwko pillboxa. Czy przejdziemy? Utknęliśmy na przeciwko pillboxa! Jednak nie. Zatrzymaj pojazd. Czekali nas. jedziemy chyba do legendariusz. Nie, jednak nie. No i paleka pta! O jaki odstęp! Niestandardowe sztuczki! Nie przez to, że... Kaczemy do pizzerii. Spokojnie, widzowie. Mrówczy! Czas na mrówczy. Tylko paliwo jest mało. Uwaga, cytuję. Czas na mrówczy. Spido, co mamy jeszcze w rękawie? Co ty masz w rękawie? Nie co wiem. Mamy w rękawie? A my? Mogę się dać prowadzić, to byśmy mieli więcej w rękawie na pewno. Błąd, młody uczniu. Ej, bo on do mnie mówi jak Ugłej do Kung Fu Pandy pomocy. Nie chać na przesiadkę nierozważnym być. Uciec, mówię, spróbować jak chuj, tak. Trzeba. Legalne skoki wykonać. Legalne skoki nadchodzą. Obecnie przy BS-ie jesteśmy. Ja nie. Dach przy kolorowym. Co ty robisz? Tak, wsiadaj. Wysiedli już na dół, odjął k***a. To są sztuczki. Wjeżdżamy na Delpero Freeway na wschód do pitboxa. Patrz na policję, wszyscy! Pomani przez Airwheel Driver Knuckles Giga Chan! Co ja oglądam? Oglądasz mistrza, który gotuje. Let chcesz him cook. Ty gotować nie potrafisz. Ja p***ale. Jestem świadkiem jakiegoś cudu nad Wisłą, stary. Widział. Dalej uciekamy. Za długo zlekałeś tutaj, jakbyś poleciał do przodu, byś uciekł. No nie, bo widział. Kurde, nie wiem jak Helkę zgubić. Szmata obniża lot i cały czas mnie widział, ale spokojnie. To był pierwszy manewr. Karbo, on idzie zrobić twój skok prawdopodobnie. Jakiek, ja nawet nie wiem gdzie ja jadę, człowieku, ty myślisz, że ja mam plan? Jadę, jak widzę jakąś hopkę, to skaczę i modlę się, że oni jej nie zrobią. Jesteśmy zboksowani lekko. Przy lotnisku, destylację mamy lotnisko. Lotnisko po lewej stronie, na południe patrząc. Dobra, jedziemy na przesiadkę. Zmijamy płytę, wyjeżdżamy, bitują nas. Nie destyluj mnie, już się destyluje, nie bij mnie. Wyjeżdżamy z lotniska, prawą stroną do Mazebank Areny. Mamy destylację i jesteśmy w pomocnym picie, prawdopodobnie GG, weź podjedź tutaj, nas zgarnij. Nie, no jedziemy tam. Czekam przy przesiadce. Jesteśmy przy leżendery. A widzisz, co pana też zaszło. Rozpycham wami, przesiadajcie się. Nie zamknąłeś! Nie! No patrz, zostawił mnie! Jak ty możesz być wolniejszy ode mnie? Już wracam po ciebie, wracam po ciebie. Ja go mam. Ty wracaj. Prawda, ratowany. Nie, bo bałem się, bo on już mnie tejzował, myślałeś. Prawdziwe oblicze pastora, pamiętajmy pierwszą zasadę ekipową. Pierny Spido! Widziałem, że Karbo jest blisko. No nie, bo już Montana celował taserem w opony, to musiałem ruszyć, żeby nie trafił. Jedziemy tutaj. Wislaut, taniec, pogu, okuła, Pagman. Taka kolejność. Ej, to, że tego się nie da kontrolować w losie, to jest taki niemiły manewr. Dobra, spróbujemy uciec.
Jezu, jutro! Ja już widzę to oblężenie tego warsztatu! Już mam nawet wizję. Ale spokojnie. To ty masz teraz po tym napromieniowaniu zdziwienia. Ej, bez kitu. A co jak mi odrośnie na przykład trzecia ręka? Wyrośnie, nie odrośnie. Odrosnąć to by znaczyło, że musiałem ją mieć. Budowa, będę miał problem. Żartowałem, nie mam problemu, jestem go-kok. Ej, Erwin, jak mamy opcję skasować trzech policjantów, to kasujemy, czy nie? No, kurwa. Dobra, czat, wykonam manewr taki. Co robisz? Co robisz, 411? Na czołowe, widzowie. Myślę nad myśli, rozważam myśli. Chciałbyś tylko tam nie w butle, uważaj, nie? Chyba robię pastorski skok na triadę. Tak, robię ja na triadę skok. Na triadę, bracie, bo... Ja czekam na triadę z jednej strony. Zrób mój, zrób autostradowy w szparę. Ale idealnie ląduje, ja p***e. Jakim ja jestem Einsteinem w ogóle? Co jest? I z bez pościgu. Ale już objechał, ja nie masz mogę. Pościg. No wiem, wiem. Nie. Ała, ała. Ała. Masz szansę. Pewnie na patykach uciekać. Nie. Jest okej, okay. Byłem pitowany, jestem przy triadzie, jadę na północ od triady. No i czołowe, z policjancikiem. 406. Chcesz się przesiąść? Nie, na razie jeszcze nie, chilluję, ale teraz robię ostateczny jump. Halo? Kim jest 406? To ja nie chcę. Ty k***o! Niechcący! Niechcący! Jadę w stronę kwadraciaka. Odmyślę na runek kwadraciaka, tu się będę kręcił. Jedź niebieski płot, jedź niebieski płot. Dobra. Destyluję się w ogóle, randomowo. Się policja k***ała. Kto jest tym czeburkiem? Chyba przesiadać się muszę. Jadę na triadę. Ty, nie gonią mnie. XDX? Helka mnie goni. Będę się destylował w furę na triadzie. Triada. Dajcie mi coś na triadzie. Triadasz, będziesz siadał do mnie. Triadzie. Zaraz będę na triadzie. Mi właśnie fura pada na triadzie, ale mam taki dystans, że mogę się przesiąść. Czekam. I masz mu coś na triadzie dać? Dawaj. Full speed! Dobrze, Heidi! Ała, pitują nas mocno, ała! Chciał, że nie ma opcji do tej fury, więc dlatego chyba nas pitują. Nie ma opcji? Opa, jak widać jest opcja. Nie ma problemu. Cześć, kafe, po prostu się ustaw. Bo ja kolejnej opony nie mam. Emerald, co jestem, robi tam? Kafe. Jeżdżam. Siadam. Poczekaj, się zatrzymam. Ileć. Pach! Sztafeta przejęta! Evron Buba na czacie. Zamknij te drzwi. No, podróbuję, ale coś nie mogę. O, same się zamknęły, proszę. One się z tobą otwierają. No nie pier... Zakładam klauzulę. Terroryści, kurwa, zabiliście go. Chowam karakary, biorę jakieś... No zabiliście go, to jakiś kot czarny. No chyba ci kolego. Ręce do góry, ręce, hand-ho. Zajmij mi speedo, terroryści na kodzie czerwonym. No, jest down, jest w bagażniku. Halo? No zajebaliście mu handa, na górce skoczyłem! Powodzenia! No kurwa! Jedź poprawny! To ja z miasta, tak, to ja z miasta, dobra. Ty jedź w stronę Sandy, ja się ustawię w stronę miasta na dobre. Dobra, tylko powiedz mi kiedy. Ała. I... nie wiem, 20 sekund. Dobra, ja już muszę tam jechać, bo jest gigapit. Jestem kwadraciak, dobra. A mówisz mi, że jest fura podstawiona, jesteś tutaj! Oszuście, j***y! Oszuście! To daj zdjęcie, że jest, to tam pojadę. Neguj, j***y. Przyboksuj, no, on jest bez szans, przyboksuj. Guzi, przejdź pojazd. Nie masz... No, dolone, co to, kręgle? Spokojnie. Kręgle z pastorem? Jedzie z tym pasem. Powiedziałeś, że jechał poprawnym. Are you dump? Jeszcze raz. Jedź na razie. No kurwa, powiedziałeś, jedź poprawnym pasem. Urany bagaju. No bardziej mi k***a. Jeszcze z bagaja rannego. Trzymaj się, speedo. Wojna wymaga poświęceń. Ty no powiedziałeś, jedź poprawnym. Przysięgam. Powiedziałeś, jedź... Ja się przepraszam. Widzicie czat? Iski dump? O! To akurat mój błąd. Przepraszam, nie, luz. O nie, Karbo robi ten skok przy szpitalu. Wiem, które. Szparę. Dziurkę. Tak, i już mamy po samochodzie, ale też po pościgu. Ty wysiądę może. Nie, on patrzy. Ajajaj, on patrzy. Ja poleciałam od was, więc uważajcie. Wysiadam.
Nie mam go w aucie, nie mam go w aucie, wyskoczył. Polecieli za mną, siwy, polecieli za mną. Ale k***a essuje ich. Hej ty! O. Dawaj, do mnie. Dobra, jedziemy. Szybka ucieczka i przesiadka. A ty, Karbo, jak tam? No, nadal ucieczka, nie? Dobra, zaraz ci podstawimy ultra fury, stary. Pa, jest, gdzie jesteście? I górny pillbox jestem, górny pillbox, jadę. Dobra, jadę w stronę górnego. Ja też jadę w pillbox. Jestem. No i po oponach. Czemu nie liżą pastorkowi? Tam góra wszystko. Skaczę od razu, do kanałów burzowych. Proszę na koła. Bez RNG. Dziękuję. Tylko Helka. Pierdolony Warlord! Helka tylko po raz setny. Powiedz im, gdzie jesteśmy, co robimy, bo ja nie mogę. Wyjeżdżamy mechaniki Janusz obecnie, tylko Helka nadal, nie mamy opon. Heidi, musisz dobrać kogokolwiek do strzelaniny, bo jest tragedia. Dobra, kombinuję. A Speedo, co robi ten useless? On leży, oni go zabrali przecież. Przepraszam. Nie mam tam kolejny. Nie jest bagażnik. Kurwa. Złomują nas Vanilla. Nie mamy opon, Vanilla, potrzeba czegokolwiek. Upadam z uśmiechem, wiedz, że upadam z uśmiechem na twarzy. Czegokolwiek potrzeba na Vanillę. Jestem. Stary Zetes obecnie, Zetes nowy obecnie. Dobra. Jestem, tylko lipo z ludźmi dzisiaj. Trudno, ty i zadzwonią po Ariego, na razie wystarczy. Boksują nas, mamy boks. Jestem Zetes. Ręce do góry. Gdzie? Go triada. Broń Boże, a dobra. Go triada, niech ktoś przyjdzie na triadę. Lecę triadę. Biegnę tutaj. Biegnę. Daj mi prowadzić. No stara, podjedziesz tu, paliwa brakuje. Chodź. Siadłam się. Karpo, ty gdzie jesteś? Gleba. Chodzisz do ciebie. Dobra, Karpo, wiesz, przysiadam się od razu, nie? Kurwa! Abyś chciał mnie zbejtować, że nie będą od drugiej strony iść, a ty sobie się niesz od przodu. Gleba, łapkę, bochen chleba. Od płotu wjeżdża. My uciekamy, ja mam Erwina. Jesteśmy przy aptach. Może tak, dobra. Stacja Megdra, Rockford Plaza, dacie radę? My się ustawimy na schodach. Nie wiem, czy Erwin trafi, jak też GPS-a, to chill. No Rockford Plaza, gdzie zbiegasz do metra. Ja wiem gdzie, tylko powiedz kiedy. Na ile dwójka od Heidi dojedzie tam? Ja jestem już. Rockford Plaza. Daj nam, wy ustawcie się w dwóch na schodach, ja się ustawiam tam. Mamy na plecy. Mamy z tobą cztery jednostki, jakby co. Dobra, chwilka. Dajcie nam dosłownie minutę, okej? Okay? Chodzę na dach plazy, uno sekundo. Dobra, ja mam tą możecie głowicę. Niko już tam jechać. Dobra. Kasuję Helk. Pozwolimy wam w biedy, na ryb głęboko i strzelam. Nie pchajcie. Zabrałem jeszcze jednego. Helka spierdala. Macie ich idealnie, Helka ucieka, nie macie ich idealnie. Nie ma co się wpychać. Oni tak, nam wjadą od razu na plecy, nie? To też miejcie na uwadze. Dwóch jeszcze co najmniej. Dajcie im wejść w głębi. Dofnijcie sobie za te bramki. Ej, a wszyscy jakbyśmy naraz pusznęli? Nie ma co. Na pewno? Oni są we mnie wcelowani, tak. Ja patrzę plecy w razie czego. Chcecie to zabić, bo my tam nie jesteśmy jakoś tam. Dwóch prawo, jeden lewo z tego co widzę. Spierdalam, widzowie. Ziom dał kola, żeby można spierdalać. Ja już kamzy nie mam w razie czego, patrzę plecy. Ja mam jak ktoś to chodzi.